kto się zna na tym, jak powstają skrzypce. Towarzystwo zostało powołane do organizacji konkursu skrzypcowego. Blisko było wszystko, co się ze skrzypcami dzieje. I w związku z tym, 5 lat później, pierwszy lutniczy odbył się w muzeum. Zaczęli startować ludzie z całego świata. To tak zaczął Poznań rywalizować z Kremoną i z Mittenwaldem. Mamy bardzo dużo informacji, że ten konkurs jest jednym z artystycznie i organizacyjnie najlepszych. Biorą udział w ocenianiu dwa rodzaje jury. Jury lutnicze, które ocenia jakby wartości lutnicze instrumentu. Natomiast jury muzycznym ocenia walory dźwiękowe instrumentu. Jest 10 jurorów, w tym 7 lutników i 3 skrzypków. 2 lata trwało poszukiwanie. Szukaliśmy nie tylko wiedzy, szukaliśmy również u jurorów intuicji. Nie można dawać na konkurs instrumentu postarzonego, czy z jakimiś takimi, powiedzmy, bardzo skrajnymi zdobieniami, czy jakimś indywidualnym, takim totalnym podejściem twórczym. Well, we have these 4 categories here. First one is technical merit. Second one is assembly, which of the preparation for play, which means all the setup. That means the bridge, the fingerboard, the neck. So these are the performing parts of the violin. Then there's the aesthetic quality of the varnish. And then there's a general style. Then we're looking at model of the instrument, arching, things like this. It's in little details, but this is where you can recognize the style of a maker. So that's what we are looking for. It is good that the instruments are anonymous. This way, we are only judging the workmanship of the instruments. The first stage is to score the instruments that don't quite meet the second stage. So then we remove a certain percentage that is lower score. And then from there, our choice of the instruments that make the second stage go to the musicians as well. Of course, there's a variety of quality, but actually there are plenty very good instruments. And of course, there are a few not under the average. And you have a lot in the middle part. So it's really actually very good. Jak zwykle poziom jest bardzo zróżnicowany. Wśród tych instrumentów jest bardzo dużo dobrych instrumentów. Wobec regulaminu idealne skrzypce będą głośne. Drugą rzecz jest, że musi być cała rozpiętość dźwięków na skrzypce. Idealne skrzypce mają najpiękniejszy dźwięk, estetycznie najpiękniejszy dźwięk. Dalej, idealne skrzypce muszą odpowiadać. Muszą być wygodne. To znaczy, że wysokość, długość, jak są struny, za wysoko, na przykład za daleko jedna od innej. The main goal for violin makers when they compete in competition is to, first of all, learn. Fortunately, at the competitions, you get to sign up
for feedback sessions with the jury members after the competition. So you can hear their comments on all these details that you want to improve on. The other important factor is that when you can achieve the higher level of making to possibly win an award, that gives you recognition in the world as a quality maker. Ten nagrodzony instrument jeden ma zostać w kolekcji towarzystwa i na pewno też będzie służył tym najbardziej uzdolnionym muzykom. Celina Koc wykona dla nas na zwycięskich skrzypcach autorstwa Zygmunta Parka, oznaczonych Godłem Orson, Polonez D-dur, opus 4, Henryka Milewskiego. Wygrał Koreańczyk Lee Rwan Park. No niespodziewanie drugi instrument jego znalazł się też w finale. I mało tego, na podium. Drugie miejsce no jest też ten Koreańczyk, ale razem z Polakiem, z Krzysztofem Krupą. I w związku z tym zdecydowaliśmy się jeszcze dać jedną nagrodę. I okazuje się, że jest to Francuz Mahu. Pierwsza nagroda była 20 tysięcy i skrzypce zostają w Polsce. Druga nagroda, dwie drugie były po 3 tysiące euro. Wracają skrzypce z powrotem. I czwarta nagroda, 2 tysiące euro, również wracają z powrotem. 2021, być może, że będą już międzynarodowe targi lutnicze. Moi następcy z pewnością w 2021 będą czekali.